Dzień dobry, dzień dobry. Pigwowiec japoński, tutaj go widzicie. Mam oddzielny filmik o pigwowcu, ale dzisiaj bardziej bym chciała się skupić właśnie na syropie miód z pigwowcem, bo taki robię od kilku lat. Nie używam do tego żadnego cukru. I doskonale zdrowotnie on wpływa na nas. Trzeba po prostu te owoce pigwowca rozłupać na pół, wyjąć z niego te ziarenka wszystkie. Można z niego zrobić też, z tych ziarenek zrobić alkohol, ale to innym razem, więc mamy obrane i potem do słoika kroimy tak średnio drobno. Nie jestem zwolennikiem, żeby to jakoś tam mielić, żeby to jakoś bardzo, bardzo aż tak ekstra rozdrabniać, ponieważ wtedy bardzo szybko fermentuje i zbyt dużo oddaje tego soku na raz i czasami może spowodować to jakieś psucie po prostu tego naszego miodu. Więc wrzucamy to do miodu i tak zostawiam w cieple. Można leciutko tylko przykryć, niech sobie tam powietrze dochodzi. Myślę, że po jakichś 3 dniach, to tak maksimum, zawsze trzeba zostawić trochę wolnego miejsca, bo potem powstaje sok. I zaglądać, bo czasami jest tak, że tyle tego jest soku, że ja to muszę po prostu odlewać. I potem zakręcam mocno, wstawiam do lodówki i zobaczcie, tutaj mam 2021. Tak tutaj to wygląda. Nie powinno być żadnych pesteczek, ale takie dwie to tam nie zaszkodzą nam. Tak wygląda po roku stania w lodówce, bo potem już u mnie stoi cały czas w lodówce. Miałam tego kilka słoików, zużyliśmy, a teraz będziemy używać właśnie tego. Zaczyna się okres przeziębień, okres grypowy i będziemy to sobie samodzielnie zażywać, albo będziemy dodawać do herbaty, albo można po prostu posmarować chlebek. Nie jest to już taki miód gęsty jak miód, bo jest taki bardziej płynny, więc ze smarowaniem to ciężko by było. Ale zobaczcie, ja to dzisiaj odcedzę i jeszcze do tej reszty wleję alkohol i postoi, no co najmniej myślę, że ze 3 miesiące musi postać. No może do Bożego Narodzenia też się zrobi i będzie pigwowcówka. Bo z pigwowca jest pigwowcówca, pigwowcówka, a z pigwy jest pigwówka. Pigwa to owoc z drzewa, a to jest krzew. Czyli pomaga nam przy grypie, przy przeziębieniu. Samo zażywanie tego będzie nam zmniejszało suchy kaszel, będzie nam ten kaszel łagodziło. Będzie wzmacniało naszą odporność. I przede wszystkim ten syrop będzie miał działanie przeciwbakteryjne. Obniża on rozwój różnych szczepów bakterii. Ta skórka, której właśnie nie obieramy, hamuje namnażanie bakterii. Jest to bardzo ważny czynnik, czyli syrop z pigwy chroni nas, no niestety, nie przed wirusami, ale przed zakażeniami bakteryjnymi. I to jest lek, który nas w tej sferze będzie chronił w 100%. Jeszcze tutaj zaparzyłam, aby Wam pokazać, zobaczcie. Tu jest nakrojona właśnie ta pingwa. Ona już sobie stoi ze 2 godziny.
Woda ma lekko słomkowy kolor. Taki napój samej pingwy zalany wodą, oprócz tego wszystkiego, co powiedziałam, będzie również nam wspomagał leczenie zgagi, nadżerek różnych na żołądku. Bardzo dobry ma wpływ właśnie na nasz układ pokarmowy. Możemy też to drobno rozdrobnić i ususzyć po prostu, bo za chwilę nam będzie się psuła ten owoc pigwowca. Więc ten pingwowiec tutaj drobno pokrojony, zalany wodą, rewelacyjnie wpływa na nasz układ pokarmowy. Zobaczcie, jak dużo pochodzi z takiego małego owocu, który wygląda bardzo niepozornie. Ale ten owoc zawiera, słuchajcie, 7 razy więcej w 100 gramach witaminy C niż cytryna. Korzystajmy z roślin, które są dookoła nas według naszej szerokości geograficznej, bo one są właśnie przystosowane do tego, żeby jak najlepiej wpływać na nasze zdrowie. Pozdrawiam.